Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Ważna rzecz do podkreślenia, słoneczko świeci. Natomiast to nie o słoneczku i nie o pogodzie, bo pogodynką to ja nigdy nie będę. Chociaż kto wie, ale ważna rzecz. W ostatnim czasie, to jest zwłaszcza przekaz tak naprawdę do ludzi handlujących samochodami. W ostatnim czasie obejrzałem jakieś 150-170 samochodów. Myślę to na przestrzeni ostatnich 3 miesięcy, może 4. I wiecie co, jedna ważna, ale to ważna uwaga, która dotyczy Was wszystkich. Bo to dotyczy, nie wiem, 80% samochodów. Byłem w komisjach dużych, takich po 100 aut. Byłem w komisjach w dużych miastach, w małych miasteczkach. Byłem w takich przydrożnych komisjach, gdzie 5 samochodów na krzyż ktoś lokalnie po prostu wystawia, szukając biznesu. Jeżeli szukacie takiego biznesu, chcecie zarabiać, chcecie po pierwsze kogoś przekonać do zakupu swojego auta, to weźcie proszę zadbajcie o ich estetykę. No nie może być tak, że otwieram auta, a tutaj nie wiem, dywaniki złożone, walnięte na tylną kanapę. Butelki poutykane gdzieś, a tu, a wie pan, bo dopiero co nim jechałem. Jeździć samochodem, który chcesz sprzedawać, oczywiście to jest dobre, no bo auto jednak powinno być w ruchu. Ale weź, posprzątaj po sobie. No nie wypada tego, żeby jakaś butelka po napoju, jakaś puszka zniesiona gdzieś leżała. No wypada, żeby te auta były czyste, żeby przekonywały. Pamiętajcie, bardzo wiele decyzji podejmowanych jest wzrokiem. Wzrokowo człowiek podchodzi, jak widzi upstrzone od ptaków auto, albo samochody, jak parkujecie, bo taki macie akurat plac pod drzewami, no to musicie co jakiś czas wygarnąć chociażby liście spod maski. No nie ma nic bardziej wkurzającego, jak otwiera maskę, a tam pełno liści, żyjątek, jeszcze resztki kurde jedzenia, bo jakaś kuna czy cokolwiek innego się tam zagnieździło. No to musi być posprzątane. Dbając o estetykę samochodu, też prezentujecie siebie, pokazujecie, że dbacie o te auta, że to nie jest jakieś auto spod płotu wystawione, stare czy coś. Samochód chcecie odpalić, odpalcie, przyjedźcie się nim co jakiś czas. Tarcze hamulcowe, które są całe skorodowane, też nie dają jakby takiego dobrego wizerunku na temat auta i na temat Was, bo to znaczy, że wzięliście, pacnęliście gdzieś to wszystko. Samochód musi być odkurzony, posprzątany, deska rozdzielcza powinna być czysta. Jak jest opisówka, która wisi sobie na lusterku, to niech ona będzie czytelna. Nie umiecie pisać? Dajcie córce. Córka na pewno dużo ładniej pisze od Was. Niech ładnie wykaligrafuje. Opel Astra 1.6 i tak dalej, i tak dalej. 97 rok. Niech to będzie ładne. Naprawdę, estetyczne rzeczy sprzedają się lepiej. Przecież to już dawno udowodniono. Najdroższe, najlepsze sklepy zawsze są czyściuteńkie. Wszystko jest posprzątane i przygotowane, a jednak większy bagan jest w lokalnym GS-ie. Dlatego dbajcie o samochody, pilnujcie tej estetyki, bo tylko wtedy jesteście w stanie naprawdę sprzedawać je, zarabiać na nich, mieć z tego przyjemność i dawać tę przyjemność kupującym. Bo przecież nasz handel, sprzedawanie samochodów, to jest dawanie przyjemności tej osobie, która kupi to auto. Ona przychodząc chce się poczuć fajnie, miło, dobrze. Jak zrobimy jej dobrze, w cudzysłowie, to jest większa szansa, że kupią nas auto. Więc sukcesów jak największych, jak najwybitniejszych Wam życzę i jak najwięcej zadowolonych klientów, takich, którzy Was polecą, którzy powiedzą: słuchaj, stary, byłem tam, czyściuteńkie auta, wszystko estetyczne, ładne, jedź tam, zobacz, na pewno znajdziesz dla siebie samochód. Pozdrawiam Was serdecznie i dużo fajnych rekomendacji od Waszych klientów. Hej!